Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Czekajcie, mikrofon jest włączony, jest włączony. Czekajcie, ja tylko sprawdzę, czy się nagrywa kamerka, bo ja osobno kompem, osobno tym nagrywam. Dobra, nagrywa się. Już gramy, spokojnie. Pewnie pilota widzieliście przez chwilę, chyba przełączyłem tryb na moim monitorze, powiedzmy. I dobra, urosło to, widzę. Dzisiaj będziemy robić i naprawdę nie wiem jeszcze, czym się zajmiemy. Lepiej wiedzieli, ale jeszcze nie wiem dokładnie czym, bo nie ma misji. Klucze spadły. Nie ma misji dodatkowych, jak widzicie. Czyli to oznacza tyle, że już dla wszystkich wszystkie zadania wykonaliśmy po prostu, nie? Że u budowniczego też, bo tą kulę grawitną było trzeba dostarczyć, potem jeszcze kilka innych rzeczy. Więc dobra, zbraliśmy sobie te rzeczy i na pewno spróbujemy sobie, nie wiem, jedną rzecz zrobić. A propos biokopuły spróbujemy zrobić, bo nie tak naprawdę będę chciał sadzić rośliny głównie, nie tam na dole tylko i wyłącznie, jakby osobną se szklarnię zrobić na to. Czyli takie na przykład z trzy takie kopuły. Tylko te rośliny, które już tam mam zasadzone, to już sobie zostawię po prostu. Po prostu, żeby nie było. I dobra. Chodźmy zobaczyć, czy mam gdzieś... trochę koprytu i... korzenika, mam, dobra, mam to, mam tu. Cieszę się bardzo. Dobrze, ale nie, czekajcie, kopryt jeszcze. Bo potrzebuję zrobić... smar. Tak. Którego nie mam, miałem jeden. Ale go wykorzystałem, bo był mi potrzebny. I smar. Czy mi wystarczy, żeby zrobić? Oczywiście, że nie. Bo korzeni gamma mam za mało. Słuchajcie. Dobrze, czyli mam cel na dzisiejszy odcinek. Lecimy na radioaktywną planetę. W tym układzie nie wiem w sumie, czy mam taką planetę. Dlatego chodźmy może do innego układu. Teleporterem. Może chodźmy tutaj. Więc chodźmy tu. I się przenieśmy. Dokładnie tak. Dobra, nieważne. No co, to lecimy. Mam nadzieję, że macie kamerkę na odcinku, że udało mi się ją ogarnąć, bo chyba odkryłem sposób, jak ją dać już w końcu. Więc jeżeli jest ta kamerka, to mam nadzieję, że się cieszycie, że jest po prostu. Że widać mnie, jak gram w No Man's Sky to na konsoli. Planety 4, Księżyce 2, więc może wśród tego się znajdzie coś radioaktywnego. Bardzo się tutaj cieszył, bo potrzebuję. Bo potrzebne są żywe szkła, żeby zrobić tą taką kopułę szklaną. A żywe szkło robi się ze zwykłego szkła i właśnie ze smaru. Do jednej takiej kopuły są dwa takie żywe szkła potrzebne, więc trzeba to pozbierać. To jest bezpowietrzne, no to o taką mi nie chodzi. To jest księżyc, zobaczymy, co na tym księżycu słychać. Nie, to nie jest gorący, tak nie za bardzo. To był księżyc, więc tego planeta nie liczyć. Poobracajmy się, poszukajmy innych. Tutaj coś mamy. Tu coś mamy, nawet byliśmy tu. Nie, tu mamy miąższ kaktusa, bo my chyba w poprzednim odcinku właśnie tutaj tam na to lecieliśmy, mi się wydaje. To jest ten księżyc, tak? Tak. Dobra, cztery planety niby tutaj. Gdzie są jeszcze dwie planety? O, tam coś jest, ale daleko, matko. Nie, to jest toksyczna jak na złość.
jeszcze jedna planeta. I jeden księżyc jeszcze. Poszukajmy. Dobra, czekajcie. O, to sprawdzałem. Tak, sprawdzałem. Taka ta oddalona planeta. No jeszcze jedna planeta, jeden księżyc. Jest księżyc tej planety. Dobra, to nie, może chodźmy do innego układu. Nie mam paliwa w hipernapędzie, to nie będę kombinował z tym paliwem, tylko sobie po prostu użyjemy teleportera. Nie mam co wykonywać skoku pulsacyjnego, bo już jestem. Dobra. Więc to mamy. Znaczy nie też mam tylko. Musimy iść do innego układu. Poszukać radioaktywnej planety, bo w tym układzie widać nie ma takiej oto planety ani księżyca. Księżyca. Nie wiem, jak to się wymienia szczerze. Dobra, chodźmy gdzie indziej. Tutaj jest moja baza. Tu, nie, może chodźmy tu. Może tu będzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, cztery planety. Jak korwaksi dominują. Tam nie zwróciłem uwagi w to. A chyba też korwaksi są na spoczwiach. Chociażby. Dobra, teraz lecimy zobaczyć, czy mamy jakąś planetę taką, o jaką mi chodzi. Dokładnie tak. Co to jest? To jest... Zeskanuj. Nie o taką planetę mi chyba chodzi. Dobra, to jest jedna. Szukamy innych. Nie wiesz, że planety jest ciężko znaleźć. Jeszcze sobie poruszmy dookoła. Dobra, tam mamy. Odkryte nawet już. Nie, to jest lodowcowy. Też nie o taką mi chodzi. Bardzo bym powiedział. Okej, ta wygląda dziwnie. Ta może być radioaktywna. Nie, to jest raj w ogóle. Jeszcze ciekawie. Czekajcie, to czekaj. To jest jeden. Jedna planeta. Druga jeszcze. Jeszcze jedną musimy zobaczyć. To jest ta lodowcowy. Planeta. Ja zawsze mam problem z znalezieniem jakby wszystkich. Problem. To jest raj. Nie mogę znaleźć. Kurde, czemu taki problem jest z znalezieniem? Ja pamiętam, że gdzieś miałem. Ja chyba nawet w swoim układzie mam, mi się wydaje. Jesteśmy do mojego układu, wiecie? Mi się wydaje, że tam miałem chyba radioaktywną planetę u siebie. A ja po prostu lecę, szukam po innych układach bez sensu. Więc dobra. Dobra, więc chodźmy. Do naszego układu, nie do bazy, tylko na stację kosmiczną. Więc dobra. Udolfis to tutaj. Nie tam, gdzie twoja baza, tylko tam, gdzie jest sama ten. Wtedy na stacji będziemy, a nie w bazie. Więc dobra,
Nie, bo ja chyba miałem w swoim układzie, coś kojarzę, bo chyba już na odcinku to zbieraliśmy. Nie wiem. W sumie nie wiem. Naprawdę. Tak wam się przyznam. Tutaj mam za to 5 planet, 1 księżyc, więc to mamy więcej, większą szansę jakby to znaleźć. Ale tutaj mam to poodkrywane, więc ja chyba mniej więcej nie wiem. No to na pewno to nie jest, bo to... Bo tam jest... planeta, której gwiezdna bulwa występuje. Jest tam oznaczany po prostu posterunek kolonialny. Tam gwiezdną bulwę, od razu widzę. To jest chyba toksyczna, ale przeskanuję. Tak, toksyczna. Kurde. Nie, to jest... kokrecer! Boże. Może w drugą stronę się obrócę? Na pół na przykład. Nieprzyjazna życiu, to też nie bardzo. To jest ta, na której mieszkam. Tutaj mam... Solanium. W ogóle nie przeskanowałem, fajnie, ale tutaj to wiem, że to nie ta, bo ta, na której mieszkam, to ja nie. To nie jest radioaktywna. O, to? Nie, to jest ta nieprzyjazna. No miałem, ja sobie będę musiał zrobić tego. Jeżeli będzie, to będę musiał sobie zrobić punkt orientacyjny, jakby, czyli ten. Ten. Ogniwo sobie postawić. I już. Będę wiedział, z jakimś kolorem to oznaczyć. My to chyba zrobimy. O tam, coś jest tam, coś jest... Nieznana planeta. Gwiezdna bulwa. Kurde! Was tylko posrało z tymi bulwami. Gdzie ja mam lecieć? Gdzie będzie jakaś radioaktywna planeta? Ej, no ale przecież... Ja myślałem, że ja to szybciej ogarnę. Ja przecież nie będę czekał, aż mi to urośnie, nie? Lepiej pójść to pozbierać sobie trochę tego na zapas. Naprawdę. To jest przesada lekka już. Jak dla mnie. Jak będzie live i co zrobić go jutro, to będzie on z No Man's Sky. To jest, bo ostatnio ciągle single jakieś były. Live'y. To... Za to ten, który ma być jutro, bo już chyba mówiłem w tym Sparty odcinku. Sparty albo Stanków, którego zobaczycie. Okej, okay, na tym byłem. Może chodźmy tu. Może tutaj będzie. Mam taką nadzieję. Będzie słabe, jak my tego nie znajdziemy. Takie bardzo słabe, bym powiedział nawet, że to będzie. Okej, 5 planet mamy do sprawdzenia. Fajne jest to, że można sobie jakby to sprawdzić. Skanerem nawet nie lądując na planecie, bo jeżeli byłoby trzeba wylądować i dopiero wtedy sprawdzać, to by była masakra, żebym powoli rage'a łapał. Tak jak tylko latam, skanuję i patrzę, to może być jeszcze. Zresztą tak ten odcinek będzie długi pewnie już. Ale tak mi szukam. Tego sprawdzimy... Nie, to jest mówiące, to już jest na... To już w ogóle mamy anomalię chyba, widzę, kosmiczną. Nie wiem... Chodźmy do tej anomalii, może tylko jeszcze poskanujemy planety. Tutaj mamy dużo takich toksycznych planet. Niemiło. Prawda. Akurat teraz nie potrzebuję. Zresztą mam u siebie. Toksyczną. Podejdźmy sobie do tej anomalii. Może jednak dzisiaj nie zajmiemy się tym, bo to zbyt długo potrwa tych odcinków. Nie chcę robić długich, bo 3 odcinki dzisiaj macie. Naprawdę. Chodźmy tylko na tą anomalię zobaczyć.
co oni tam mają ciekawego. Tym skończymy odcinek. Dobra. Lądujemy. No ładnie, takie jakby małe stacje kosmiczne są. O matko, jakieś traktowce przyleciały. Dobra, chodźmy tu. Mamy z nim pogadać. Teraz już wiesz, prawda, o tym, że jesteśmy symulacją. O końcu. Atlas uległ awarii. Resetuje się. Raz po raz w panice starając się usunąć to, co uważa za anomalię. Ale czy się nic nie daje? Granice wciąż upadają. Atlas umrze. 16. Ale my nie musimy odejść tak szybko. Nie musi usuwać nas w strachu. Ile razy to się zdarzyło? Nie wiem. Nie wiem, czy kiedykolwiek się tego dowiem. Niektóre rzeczy dzieją się poza cyklem. Wszyscy pewnego dnia umrzemy. Wszyscy możemy umrzeć wkrótce, ale nie możemy odejść bez walki. Działa przedwcześnie, wyłącza symulację po symulacji, przerażeniu i panice. Odwiedź Atlasa, zakończ jego ścieżkę. Musimy mu przypomnieć o radości z tworzenia. Dobra, pożegnę się. Dobra, to możemy jeszcze, jeżeli dostaniemy możliwość, to może do Atlasa polecimy, nie wiem. Zobaczmy, czy tutaj jakąś broń mają ciekawą. Nie, chyba nie. Zerknę na to. Nie, 7,5, nie. To wygląda... Ej, czekajcie, bez kitu. Ja to jeszcze raz... To jest śmieszne. To troszkę wygląda jak ta broń, którą mamy na początku. To w ogóle otwarte mamy. Nic nie mogę zrobić. No tak, bo to tylko z tym Artemisem było można tutaj coś zrobić. Zmierzaj ku centrum galaktyki. No to mamy to teraz, to zakończyć. Mogę wziąć to, nic mi się wtedy nie wyświetla, jest fajnie. Dobra, myślę, że polecimy sobie do bazy. W dzisiejszym odcinku tego się nie udało zrobić. Myślę, że sobie to na live ogarniemy. Nie udało nam się tego po prostu zrobić. No dobra, lećmy po prostu do naszej bazy, czyli na stację i do teleportera. Nie! Nie chcę lądować tu! Atlas umiera. Proszę o zresetowanie, o przejście przez interfejs do centrum galaktyki. Może posłuchać reset tego świata. Mojego życia. Wszystko, co znam. Nie wiem, czy dobra, to jest złota. Odkrywaj galaktykę. Wybaczcie mi, musiałem na chwilę mikrofon wyłączyć. Lądowałem. Mam gdzieś tego Atlasa tutaj. Po prostu, bo on dla mnie nie jest niczym dobrym, fajnym w ogóle. Nie wiem, jak dla was. Oczywiście, na pewno włączyłem ten mikrofon, włączyłem, dobra. Nie, mogę się na chwilę wyłączyć.
to lecimy. Bo mi się odsunął. Gdzie? Bo możemy dostać tego. Jednostki możemy dostać. Za niego. 100 tysięcy. Łup. I dawaj, ej, dawajcie, ja się z nim tutaj zmierzę. No. Zwykle niegroźny mi się pokazało, mam taką nadzieję. Się do niego... Ej, ale zostawcie, on jest mój. Wow. Ej, gościu. Ty jesteś jakiś niebezpieczny. Śniegiem. Czekajcie, bliżej. To mam czerpane. Damy radę. Trzeba by go trafić, nie? Dobra, poszedł. O, spoko. Okej. Dobra, teraz lecimy. Polepszyła się, jest. Twoja tarcza wzrasta. No super, super. Dobra, wracamy. Faktycznie trochę wzrosła chyba. Trochę zarobiliśmy, bo statek uleciał taki do zniszczenia. Dobra, wracamy do bazy. Więc dobra, chodźmy. I tak odcinek jest pewnie długi. A taki ostatni odcinek może być dłuższy, jakby czy ostatni, że w tym dniu. Bo potem sobie będę grał najwyżej tam z kimś, na przykład z Zyziem, bo jestem umówiony na potem. A on będzie mógł się na przykład wrzucać, nie? Ten odcinek, więc to sobie nie szkodzi. Gorzej z tym, jak się będzie montował, ale to tam wiecie, nie? No. No dawaj do tej bazy, bo już nie chcę przedłużać. Dawaj, dawaj. A, chyba się zaklinowałem. Nie wiem, dlaczego się tutaj klinuje czasami. Jakiś bug głupi. O, dobra. No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że chcecie więcej na One Sky i co, to tyle ode mnie, trzymajcie się i cześć!